Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony, z firmy Mavscar. Witam wszystkich oglądających i kupujących. Dzisiaj mam dla Was Honda Civic 8 generacji, tak zwane UFO. Jest to model Poliftingo, ostatni wypust, rejestracja 2011 rok. Później już wchodził następny model, generacja 9. Tutaj mamy silnik 1.4, już ten mocniejszy, bo Poliftingu wchodził 100-konny z V-Tekiem. To już temu autu dawało jakąś tam dynamikę. No, ten podstawowy nie był za szybki, ta 1.480 chyba 3 konie, ale trzeba przyznać, że jest to silnik niezawodny, bardzo prosty w utrzymaniu i przy okazji możecie sobie zarzucić do niego LPG, co jest też ważne w tych czasach, odkąd zdrażały paliwo i mandaty też są coraz większe i łatwiej stracić prawo jazdy. Ludzie jednak wrócili do tych samochodów wolniejszych, bo mało kto już przegina na 50. To o samochodzie. Jest to przebieg tutaj chyba, jak się nie mylę, 211 albo 206, ale w środku zaraz będę nagrywał, sobie zobaczycie. Auto od pierwszego właściciela od nowości, to na pewno zachęci wielu kupujących. Też Wam pokażę brief wewnątrz. No i duży plus, auto jest całe w oryginale, co na pewno hondziarze polubią, bo jeżeli te auta nie były porozbijane, to przede wszystkim je korodują. A największy problem tych samochodów jest właśnie to blacharka, korozja. Jeżeli to auto tak to nie jest zgnite, będzie służyło dobrze i, że tak powiem, dużo osób, które kupi raz Hondę, staje się tak zwanym hondziarzem i potem już nie szuka innych marek, bo po prostu jeżeli dbacie tutaj o olej, wodę, ten samochód nie powinien Was nigdy zawieść na drodze. Cóż jeszcze warto powiedzieć? No, stylistyka. Stylistyka, no nie bez powodu to auto nazywa się UFO, no bo sami widzicie, jak on wygląda. Model Poliftingu wygląda jeszcze według mnie lepiej, bo mi osobiście ten przedni grill przedliftowy, taki pełny, się średnio podawał, często się matowił, nie wyglądało to za ładnie, a tutaj ten samochód już ma taki troszeczkę bardziej z przodu, mniej futurystyczny kształt, ale jak teraz spojrzycie na samochody z tych czasów, to, że tak powiem, dużo to Honda, która zaprojektowana była chyba w 2006 roku, nie odstaje. Bardzo dużo ostrych krawędzi, fajnych takich smaczków stylistycznych, wszystko mniej więcej jest tutaj w takim kształcie rombu, tak jak widzicie, szyby z tyłu bardzo małe, grube słupki, nawet tutaj jak widzicie, to maska też jest taka ala prostokątna, bardzo fajnie tutaj widać sterzak. No i te sterzaki po lifcie też są polakierowane, te doły, taki elegancki jakby, no nie jest to srebrny, bardziej taki ciemny, stalowy, metalowy lakier. Fajnie się to prezentuje. Klameczki też, jak widzicie, też w kształcie takiego rąbu, takiej ala strzałki. No i tutaj jeszcze ktoś dołożył niefabryczne alusy, też taki nowy wzór, bo teraz jest właśnie moda na dwukolorówkę. Klamka schowana z tyłu w drzwi, no i z tyłu te trójkątne rury też ochromowane. Wygląda to naprawdę ładnie, lepiej niż w niektórych nowych autach, bo teraz na wszystkim oszczędzają. No i ten jeszcze taki trzeci spoiler, znaczy trzeci, no ogólnie taki ala spoiler wbudowany w tylnią szybę, który też nadaje jakiegoś smaku temu wozowi. No i oczywiście, no to wiecie, te zaślepki na klapki też są takie ala sportowe. Pokażę Wam bagażnik, bo jak to Honda zastosowała kilka ciekawych rozwiązań. Proszę, niby się wydaje, że no jest i tak duży, ale możecie jednym ruchem otworzyć sobie go, a jeżeli Wam to przeszkadza, to wyciągnąć i proszę bardzo, mamy jeszcze głębszy bagażniczek, po bokach macie schowki na zestaw naprawczy i resztę takich rzeczy. Tak wspominałem, zaraz Wam zrobię pomiar miernikiem, całe auto w oryginale, więc sądzę, że na pewno wiele osób będzie zainteresowane tym samochodem. Silnik suchy jak pieprz, ogólnie technicznie wóz bez zarzutu, klima działa, więc przechodzimy do dalszej części. A cóż, jeszcze mogę Wam fajny bajer pokazać, bo jak Honda, jako niewiele samochodów, fajnie bardzo w przekładzie tutaj ta tylnia kanapa wchodzi w ziemię. Zobaczcie, jak tutaj głęboko możecie sobie ustawić nogi. W tych Hondach się bardzo wygodnie siedzi, jak to Honda nie tylko poszła w futurystykę z wyglądem, ale też kilka ma sprytnych rozwiązań. Spójrzcie, jak się gładko, ładnie kładzie podłoga. Mamy praktycznie płaski tutaj zestaw. Kapy Wam niestety nie zmierzę, bo jest plastikowa, ale lecimy dalej.
koło wlewu. Drzwiczki. Cieniutko, jak to na Hondzie, ale tak już to było, że te lakiery były nie za grubo kładzione w japońskich wozach. No i proszę, obiecana tutaj karta pojazdu niemiecka, widzicie tu kreseczka, czyli pierwszy właściciel, kiedy to zarejestrował i miał ten samochód do tej pory. A tutaj wpisy, są to podstawowe trzy wpisy, ale pod maską jest jeszcze kilka nalepek i tak jak wam kiedyś pewnie tłumaczyłem, nie wszyscy biorą te kartki, może warto było po prostu w Hondzie sprawdzić, czy ktoś nie, po prostu nie robił tych przeglądów częściej i może jest to po prostu w systemie. Dobra, to już wam pokazałem, przejdźmy dalej do wnętrza i opowiem wam, bo tutaj też jest parę ciekawych stylistycznych zabiegów, które warto zwrócić uwagę. Zacznę sobie tutaj od boczku, proszę, takie ładne, ala szczotkowane aluminium, ale wiadomo, jest to plastik, 4 elektryczne szyby, 2 przednie w automacie, tutaj sterowanie lusterkami, centralny zamek, blokowanie szyb, boczek prezentuje się tak, klamka srebrna, tu od razu pokażę wam mój boczek, cały, nieprzedarty, no i tu ciekawy zabieg, z kluczyka dajecie tylko zapłon, a jeżeli chcecie zapalić, tak jak prawie jak w szybkich, wściekłych, wciskacie czerwony przycisk, start i auto odpala. Jak słyszycie, pewnie włącza się i wyłącza klimatyzacja, jest nabita i nawet jest też karteczka, że była chyba robiona w tamtym roku. Tutaj chyba wyłączenie jakiegoś komputera pokładowego, coś w tym stylu. No standardowo, pozycja świateł, siła podświetlenia, ustawimy na maksa, żeby było dobrze widać. Cóż dalej? Liczniki, jak to Honda też przykombinowała, tu dała nam obrotometr w jakimś sportowym samochodzie, po prawej paliwo, temperatura, no i oczywiście komputer pokładowy, który sobie sterujecie tutaj z kierownicy. Kiera ładna, niewytarta, ciekawy wzór, też taki lekko futurystyczny, tutaj ala coś udaje metal, tak samo jak i tutaj, tu można przetrzeć jakiś tutaj brudzik, tu sterowanie radyjka, światełka, cóż, a tu mamy prędkość i ekonomizer na środku. Ekran od radyjka, radyjko można włączyć, działa, fajnie jest tutaj wkomponowane w tutaj w całą deskę, ładnie się to prezentuje, też jest takim ala półkolem, nie naprawdę, design tego pojazdu mi się bardzo podoba, ten przycisk od też jest taki ala cukierkowy, automatyczna klimatyzacja, cykniemy wyłącz może, żeby mieć spokój i tutaj oczywiście podgrzewane lusterka i sterowanie tym nawiewem i klimatyzacją. Fajnie wszystko wkomponowane w takie okręgi. No, podobać może się to. Deska taka daleka, jak widzicie. Tu dalej prezentuje się to samo. Z tyłu macie jeszcze podłokietnik i ISOFIX. Tu dalej. Sześciobiegowa skrzynia biegów. Jakiś schoweczek na jakieś pierdoły. Nic tu nie ma. Tutaj zapalniczka, spójrzcie. Chyba nigdy nic tu nie było palone. Też nie czuję woni papierosów. Dwa kubeczki, tu też sprytnie Japończycy wymyślili, żebym się sobie przesunąć, jakby ktoś miał bardzo wielki kubek, albo chciał go wrzucić na płasko. No i cóż, tu podłokietnik, podłokietniku, standardowo gniazdko na zapalniczkę, no i auksik, żeby sobie własną muzyczkę podłączyć. Cóż, aucie to tyle. Jeszcze ewentualnie, jak chcecie, pokażę wam sufit. Sufit też nie wisi, ładny, czysty, ogólnie przyjemny samochód, wnętrze fajnie utrzymane. I tyle. Cóż, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Jeżeli macie pytanie, to piszcie komentarz, maila lub też odwiedźcie moje media społecznościowe i tam możecie zawsze zadać pytanie. Jest to Instagram Mavkarauta i Facebook to samo. Jeżeli szukacie aktualnie wystawionej oferty, wbijcie na mavkarotomoto.pl. No i pamiętajcie, jeżeli to auto z filmu się sprzedało, a jeżeli w ogóle filmy moje się wam podobają, macie do mnie jakieś zaufanie, mogę wam oczywiście poszukać jakiegoś auta na zamówienie innego modelu lub takiego, wystarczy się po prostu odezwać. No i pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone, możecie wykupić sobie gwarancję do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta jak dostarczyć do domu, w rozsądnych pędzach mogę je dowieźć na lawecie, a jeżeli klient sobie życzy, mogę też i zarejestrować. To by było na tyle, pozdrawiam, do następnego, cześć.
Thank you.